Jeżeli chcecie kupić coinsy do FIFA 15 Android, to zapraszam was do typowe coinsy z Androida. Płatność przez Space of Card, najtaniej na rynku. Taniej nie znajdziecie na pewno. Polecam i zapraszam do kupna. Pozdro. Siema, z tej strony Barcik i witam was w kolejnym odcinku z Pierwszy Lepszy. No i dzisiaj sorry za długą nieobecność spowodowaną awarią mikrofonu i mam teraz nowy mikrofon. Nie wiem, czy to słychać, może tak. Ja uważam, że jest jakaś poprawa lekka. Okej, tutaj wam pokażę jeszcze mój skład, bo dawno już nie grałem. Odcinek jest jak coś nagrany do przodu, mam parę odcinków, więc teraz będę wam wrzucał. Na razie mam taki składzik i dzisiaj gramy mecze mistrzostwa. Będzie krótki odcinek bardzo na moim kanale. Czekaj, czy tutaj ustawiam jakoś tam, ogarniam co z tym składem i jak. Patrzcie do kontraktów, kto ma kondycję, tam zawodnicy jaką mają, czyli kontrakty uzupełniam i zaraz przechodzimy do wyszukania zawodnika, przeciwnika, sorki. Okej. Znalazłem nam przeciwnika, no i już się z nim łączymy i zaraz będzie widoczny jego skład, jeszcze stroje i tutaj ma skład taki, jest średni skład hiszpański, tam na ataku srebrny świecący zawodnik, ale to on zaczyna Sergi Roberto, Doliba i Gomeza, Gomez, obrót, strzał i w 13 minucie przegrywam 1-0. No i nie powiem, że słabe zachowanie ze strony mojej obrony. Tutaj na pewno będę musiał uważać na tego Ibai Gomeza. Jednak chwilę potem, w 22 minucie Coutinho do Balotelli'ego. Balotelli długa piłka do Diego Costa. Diego Costa, który dostał upgrade'a. Nagle mam jego pierwotną kartę i Diego Costa w 26 minucie prowadzę do remisu. Ładna bramka, ale jeszcze lepsze podanie od Balotelli'ego, którym się też świetnie gra. Dobra, Jesus Navas do Balotelli'ego, Balotelli tutaj, Diego Costa wysuwa Balotelli'emu piłkę, Mario pędzi na bramkę, czy to będzie gol, Balotelli jednak, nie wiem czemu on tak strzelił po ziemi, chciałem w nim strzelać, żeby mocno strzelił w okienko, a on tak strzelił po ziemi. Jakby nie trafił czysto w tą piłkę i mój przeciwnik chwilę potem wyprowadza kontrę. Tutaj nie wiem co tu Raul Albiol zrobił. Podał wprost pod nogi Ibai Gomeza. Ten sobie przeszedł jak... prosto jak... pachołki wszystkich moich obrońców i umieszcza piłkę w siatce. I jest 2-1. Ale już druga połowa Diego Costa. Od razu postanowiłem ruszyć. Nie chciałem czekać. Chciałem doprowadzić do remisu, a potem strzelić bramkę, która by dała mi by zwycięstwo i tutaj Jesus Navas broni bramkę, ale przy dobitce Coutinho nie ma już szans i jest w 49 minucie 2-2. Okej. I Balotelli w 72 minuta, Balotelli wysuwa tutaj Jesusa Navasa, Navas. Znacznie szybciej do bramki, podanie do Diego Costy i ten potężnym strzałem po ziemi ustala wynik na 3-2 i się tak skończył ten mecz. Może powiedzieć, że ciężko mi było po prostu z tym przeciwnikiem grać, bo po prostu z tak słabą broną to ciężko grać przeciwko takim pełnym, świecącym składom. Tutaj sędzia już gwizdek używa końcowy i zwycięstwo 3-2, oczywiście mistrzostwo i już jesteśmy w 8 lidze, tu jeszcze jakieś nagrody za nowy poziom i oczywiście za zwycięstwo będzie kolejny zawodnik, za chwilkę to zobaczycie. To jeszcze oczywiście poziom złoty, formacja 3-5-2 i szukamy. I tutaj był tak, Miller, Lewandowski, Tiote i Juan Mata. Na początku myślałem o Tiote, ale bardzo nie wchodził.
do tego składu, więc myślałem, że przydałoby się zmiana na pewno w pomocy środkowej, więc idziemy chyba na Mata jednak. Okej, okay, tu już Juan Mata do składu wybrany. Ja wam dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.